Budynek przy ulicy Jaracza 28 już za kilka dni może zmienić właściciela, pod warunkiem, że potencjalny nabywca ma co najmniej 2 miliony 200 tysięcy złotych, bo tyle wynosi cena wywoławcza tej nieruchomości. Przygotowana do sprzedaży nieruchomość składa się z działki o powierzchni ponad 650 m2, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej prawie 800 m2. Jedną z kondygnacji jeszcze kilka lat temu zajmowała tam Straż Miejska. To pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości. Jeśli działka nie znajdzie tym razem nabywcy, miasto będzie ją chciało sprzedać ponownie w innym terminie. Nie jest to jedyna kamienica, którą będzie można kupić w mieście. Ratusz przygotowuje dokumenty, by opisać przetarg na kamienicę przy ulicy Partyzantów 24, gdzie przez lata mieścił się zespół szkół ekonomicznych, a konkretnie jego część dydaktyczna. Nie jest jeszcze znana cena wywoławcza tej nieruchomości. Miasto planuje ogłosić przetarg w przyszłym roku.